za idiotów? Stare polskie legendy wskazują, że osiedlanie się Żydów w Polsce rozpoczęło się dawno temu, na długo przed spisaniem historii tego kraju. Jedna charakterystyczna legenda opowiada o ludziach, którzy zebrali się w Gnieźnie, ówczesnej stolicy Polski, aby wybrać władcę. Doszło do impasu, ponieważ odrzucono wszystkich kandydatów. Na koniec zdecydowano, że koronę otrzyma pierwszy obcy, który wkroczy do miasta następnego dnia. Tą osobą okazał się Żyd Abram Prochownik. Zaoferowano mu koronę, lecz on poprosił o 3 dni do namysłu. Rankiem 4 dnia tłum ludzi zebrał się przed drzwiami Prochownika, aby usłyszeć, co ma do powiedzenia. Nie mogąc powstrzymać niecierpliwości, jeden z Polaków imieniem Piast otworzył drzwi, na co Prochownik powiedział: nie mogę przyjąć korony, lecz dam wam prawdziwego króla. Będzie nim Piast, który miał dość odwagi, aby otworzyć drzwi, widząc, że jego krajowi grozi bezkrólewie. W czasie bezkrólewia, po śmierci Stefana Batorego w 1586 roku, szlachta była niezdecydowana. Nie mogła wybrać następcy. Wobec podwójnej elekcji Maksymiliana Habsburga i Zygmunta III Wazy w końcu miano skorzystać z powołania króla tymczasowego, Rex pro tempore, którą to godność miano zaproponować Radziwiłłowi. Ten jednak odmówił, ale wysunął kandydaturę Saula, syna Samuela Judasza Katzenelgen-Bogena. W 1587 roku, wśród powszechnego entuzjazmu, został on okrzyknięty w Lublinie królem jako Saul Wahl, czyli Saul wybrany przez szlachtę. I nawiązując do tego króla polskiego, Abrahama Prochownika, czy tego Szmula Judasza, to jest przykład, tylko przykład historii Polski.